Pewnego dnia kierownica zaczęła strasznie drżeć. Po silniku tego nie czuć, ale zaczęła strasznie drżeć na wolnych, szczególnie na zimnym, w momencie, kiedy majstrowi pojawiła się rezerwa. Czy to w ogóle nagrywa? Siemaneczko majstry, dawno mnie nie było. 50 tysięcy subów wybiło. Trochę to zajęło, ale ja nigdy nie cisnąłem w tym kierunku, bo to garażowe hobby, wróciłem do hobby, nie zajmuję się już BMW-kami zawodowo. Niestety, jedni się ucieszą, drudzy zasmucą. Dlatego w podziękowaniu za to, za te wszystkie lata, założyłem stronę gruz.pl. Gruz.pl to nie kolejny portal o motoryzacji. Nie tylko ogłoszenia, forum, filmy i blog. To coś więcej. Wiedza. Każdy może dodać ogłoszenie w kategorii poświęconej motoryzacji. Nawet warsztat, blacharz, tapicer, instalacje LPG, tunerzy i wiele innych. Zarejestruj się na gruz.pl i zostań gruzowiczem. Czyli forum, a głównie ogłoszenie, jeżeli chcecie, dajcie szansę tej stronie. Możecie za darmo sobie wkleić ogłoszenie. Wiadomo, że wkleicie i tak na Elixa i tak dalej na innych różnych portalach, ale jeżeli Wam nie szkoda minuty, serio minuty czasu, żeby wkleić ogłoszenie, to zapraszam. Hobbystycznie, tak jak mówię, wróciłem sobie rzeźbie swoją Corsę, czyli dupowóz, który mam nie zawieźć od A do B. Parę rzeczy ostatnio wymieniłem, był krótki filmik, chłodnicę, jedną, drugą i trzecią. Ale co się stanęło? Silnik chodził pięknie, do tej pory w sumie nic mu nie dolega, odpala, gaśnie, czy gasi się normalnie, przyspiesza, nie dymi, nie kopci, ale trzęsie. Trzęsie od pewnego momentu z dnia na dzień. Bardzo trzęsie kierownicą na wolnych obrotach i co się dzieje? Co się stanęło? Stanęło się to, że na stacji, której zawsze tankuję sobie robkę, nagle pojawiła się kontrola i stwierdzili, że jest syf w zbiornikach, gdyż te zbiorniki już swoje przeżyły. Ja miałem 10 litrów baku, wyjeździłem jeszcze chyba 2 dni, zapaliła się rezerwa i się zaczęło. I właśnie od tamtego momentu silnik trzęsie na wolnych. Jest to dosyć uporczywe, gdyż no wiadomo, to jest diesel. Co znalazłem? Znalazłem też, nie wiem, czy były wcześniej, nie wiem. Ma troszkę opiłków we filtrze paliwa. Zajrzymy sobie jeszcze do filtra. Założę się, że tam znowu są opiłki. O tak. Także nie wiem, czy to jest kwestia tej stacji benzynowej, czy po prostu pompa się kończy. No ale nic, będziemy jeździć, obserwować. Więc teorie są dwie. Albo po prostu pompa opiłkuje, dostał się syf na wtryskiwacze i to będzie koniec, albo faktycznie te opiłki zaciągły się właśnie z tej stacji i ogólnie mamy syf w baku i jest dramat. Także dzisiaj moim zadaniem będzie to, żeby dostać się do baku, spuścić te, nie wiem, 20 litrów chyba tam jest. Mam czystą piątkę ze świeżym paliwem, także spuścić stare paliwo, wyczyścić tyle, ile się da ten bak i zobaczyć, co się stanie po jakimś czasie, czy znowu będą opiłki, czy po prostu ta pompa opiłkuje, czy to było zaciągnięte ze stacji i tyle. A co dalej? Zobaczymy. Może się to naprawi, może nie, może będziemy rwać wtryski, może pompę, nie wiem, ale chcę zacząć od najprostszych rzeczy, czyli wyciągnięcie paliwa, wyczyszczenie baku, tyle ile się da i jeździć, obserwować. Tyle. Pompa, jak w większości samochodów,
znajduje się w baku i akurat tutaj mamy dostęp od góry. Ściągnę dekielek, tam jest taki pierścień, który trzeba klepnąć młotkiem, śrubokrętem, zejdzie. Przepraszam, tu nie ma pompy, tu jest tylko pływak, ale jeżeli chodzi o benzynę, to przeważnie jest tam pompa. Tutaj jest tylko pływak, sitko i tyle. Nie ma elektrycznej pompki, ale jest po prostu sitko z pływakiem. Przelew z pompy wysokiego zamiast do baku idzie do banieczki. Zobaczymy, czy to działa. Zamiast spuszczać z baku jakimiś rureczkami, po prostu mam nadzieję, że leci. Dobra, czwarta bańka, ta będzie tam, nie wiem, do rozpalenia, czegokolwiek. Prawie rezerwa, jeszcze powinno zacząć migać. I wtedy wyłączymy, nie będę przecież spuszczał całego paliwa. Ale dwie bańki chcę zostawić. Tutaj jest bałagan, bo jest remont w domu. Dwie bańki chcę zostawić, żeby zobaczyć, nie wiem, może jutro, co się tam może osiąść, ewentualnie nie, bo to i tak jest świeże paliwo, które już tak musiałem dolać. To nie jest z tej stacji wadliwej, ale no zobaczymy. Dobra, ustrojstwo wyrwane. W tym koszu, gdzie jest sitko do zaciągania paliwa, no coś tam jest. No i trochę mi się to wzruszyło i jest to takie jakby wzruszone. Ale to było po prostu, no taki czarny osad. Trochę tam opiłków jakichś widać. Może nie jakiś dramat, ale jest. Tu jest sitko. Sitko jest czyste, dlatego że ja już tu kiedyś byłem i czyściłem. I fotkę zobaczycie tutaj. Ale po ostatniej akcji z tym jest jakiś syf. Idziemy do baku. Osadzenie tego kosza na dnie. No jest jakiś, może nie ma mułu, ale jest opiłków różnego syfu, także na tym mi najbardziej zależało, bo mimo sitka we filtrze były opiłki i mimo tego filtra przy pompie na takim sitku w elektrozaworze też były już takie drobniusie, ale były. No nic, będziemy jeździć, obserwować. Odsysam to, czyszczę to, bo tu jest tak fajnie takie zagłębienie, że także wszystko raczej z baku, tam jest czyste, to nie jest chyba syf, tylko taki raczej można powiedzieć odlew plastikowy, to jest chropowate, ale nie jest to jakimś nagarem, także wszystko spłynęło do tego zagłębienia. Dobra, pobieżnie dno baku, jakieś tam zakamarki zostały wyczyszczone, te same z opiłków, to można powiedzieć, widzicie jako jakiś, nie wiem, piasek, ale to są po prostu kropki takie na plastiku, jakiś odlew. Także to wyczyszczone, pływak razem z tym koszem, wyczyszczone sitko, wszystkie jakieś tam gluty wypłynęły. Dwa, że bawię się w dieslu, w ropie, ale powiem wam, to już nie śmierdzi jak ropa kiedyś, to już jest coś innego, także... Konkluzja będzie raczej taka, że będziemy jeździć, obserwować. No i mam nadzieję, że nie będziemy się widzieć w następnym filmie z wymiany pompy. No ale nic, składam to, odpalamy, zobaczymy. Także na pewno będzie jakiś następny odcinek z tym. Czy coś się zmieniło na lepsze, na gorsze. Dobra, pomału składamy ten pływak, czy ten
ogólnie podajnik paliwa, taki pierścień i tyle, dwa wężyki, dwa kabelki do poziomu, zalewamy trochę paliwa czystego i będziemy jeździć, obserwować. Także myślę, że w tym odcinku to wszystko. Jeszcze raz, majstry, dzięki za 50 tysięcy subów, fajnie, że jesteście. Odwiedzajcie gruz.pl i mam nadzieję, widzimy się niebawem w rozwinięciu tej sytuacji. Dzięki, cześć. Ja wiem, może trochę lepiej, ale to czas pokaże. Trzeba jeździć, obserwować. No nic, coś tam żeśmy wyczyścili, coś tam żeśmy polepszyli. Trzeba się iść napić po lepsze tora. Jeździć, obserwować. Gruz.pl to nie kolejny portal o motoryzacji. Nie tylko ogłoszenia, forum, filmy i blog. To coś więcej. Wiedza. Każdy może dodać ogłoszenie w kategorii poświęconej motoryzacji. Nawet warsztat, blacharz, tapicer, instalacje LPG, tunerzy i wiele innych. Zarejestruj się na gruz.pl i zostań gruzowiczem.